na naszym kanale eurosportowym, YouTube'owym i facebookowym profilu. Dziś tematyka olimpijska ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki. No nie da się ukryć, że z siatkarzami na igrzyskach wiążemy wielkie nadzieje. Stąd nasz gość Damian Wojtaszek, reprezentant Polski, libero, mistrz świata, brązowy medalista Mistrzostw Europy. Witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, aby być z nami. Witam serdecznie. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i Kacper Merk, mój kolega redakcyjny, komentator i reporter Eurosportu. Witam bardzo serdecznie. Kacpra, Roberta doskonale Państwo znają. Dwa słowa więcej o Damianie. Reprezentant Polski, jak powiedziałem, mistrz świata z 2018 roku, brązowy medalista Mistrzostw Europy 19, libero. I oczywiście przyszły olimpijczyk, nie ulega dla mnie wątpliwości, ale chciałbym zacząć, Damian, od podwórka krajowego, jako że dziś zostały podjęte decyzje odnośnie tego, jak zakończyć sezon w siatkówce krajowej, w ligach siatkówki kobiet i mężczyzn. Wiesz już coś na ten temat? Tak, dostaliśmy oficjalne pismo, że liga została zamknięta. Wiemy to, że drużyny, tak jak miały daną ilość punktów przez dwie rundy, zostają pozycje przydzielone, czyli teoretycznie mistrzem Polski zostaje Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Werwa Warszawa na drugiej pozycji, na trzeciej pozycji Jastrzębski Węgiel lub Skrabeł Chatów i nie, Jastrzębski Węgiel i Skrabeł Chatów jest na czwartej pozycji. Trzy pierwsze miejsca są premiowane Ligą Mistrzów, więc to jest najważniejsze w przypadku drużyny z Werwy Warszawa. Z jednej strony cieszymy się bardzo, że tak się zakończyło, bo wiemy, jaki ten koronawirus jest niebezpieczny, ale z drugiej strony mamy też taki duży niesmak i niedosyt, ponieważ liga nie została dokończona. Każdy z nas miał nadzieję, że zostaną medale powieszone na naszej szyi. Miał nadzieję, że dogramy dla publiczności, dla sponsorów, dla innych drużyn wszystko, co powinno być. Czyli play-offy, ćwierćfinały, półfinały i finały. Niestety tak się nie stało. Musimy jakby zakończyć ten sezon tak jak jest i nic innego nam nie pozostaje. Różnica między żeńską a męską ligą chyba polega na tym, że panie zdążyły rozegrać sezon zasadniczy i tam zdaje się medale, tytuł mistrzowski, srebrne, brązowe medale zostaną przyznane. U was nie udało się nawet tej części zasadniczej rozegrać, dlatego właściwie tytułu mistrza Polski nie będzie. Będzie tylko kolejność po dotychczas zakończonych rozgrywkach. Dokładnie tak. Na przykład drużyna z Warszawy miała jeszcze dwa mecze do rozegrania. Najważniejszy mecz ostatni z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, gdzie prawdopodobnie by zaważyło o tym, kto startuje z pierwszego lub drugiego miejsca w rundzie o play-offy. Niestety się tak nie skończyło. W rundzie dwie rundy zasadnicze właśnie w lidze kobiet udało się dokończyć, więc oficjalnie tam medale prawdopodobnie będą przywieszane. Niestety w męskiej siatkówce bardzo dużo się działo. Cały czas myśleliśmy, że ten cały koronawirus jakby się uspokoi, ale niestety on się cały czas rozpowszechnia i to jest najgorsze dla nas. Nie wiemy, kiedy przestanie to wszystko. Chcieliśmy nawet przełożyć mecze, żeby dokończyć to w maju, w czerwcu, ale pamiętajmy, że jeszcze wcześniej były Igrzyska Olimpijskie, jest Liga Narodów jeszcze, która teoretycznie miała być przed Igrzyskami, więc to wszystko jest cały czas ruchome. Ale na twoje pocieszenie, może nie tyle pocieszenie, no ale po prostu wszyscy sportowcy są w podobnej sytuacji. Robert mi mówił dzisiaj, że rozmawiał z jednym polskich siatkarzy grających poza naszym krajem, prawda? Dosłownie przed naszym programem nie tyle rozmawiałem, co napisał do mnie Łukasz Żygadło z Kataru. Spotkaliśmy się ostatnio na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Doha, no i powiedział, że tam właśnie liga została przerwana, ale uwaga, mecz finałowy, jeden, który pozostał do rozegrania, będzie rozegrany we wrześniu. On uważa, że to nie jest pozbawione postaw, że w Katarze w dwa tygodnie wszystkich wyizolują pewnie, bo kraj jest niewielki. No tam będzie szansa na to, żeby liga została dokończona. Liczą na to też piłkarze przecież, prawda? Wszystkie gry zespołowe na to liczą, bo ja domyślam się, co masz w sercu, Damianie, że no tak naprawdę ta rywalizacja gdzieś zostaje zawieszona, nie ma tego sportowego aspektu, tylko troszeczkę to się administracyjnie odbywa, ale tak to wygląda. Myślę, że Łukasz jest dzisiaj w
tej maleńkiej lidze katarskiej w trochę lepszym położeniu, jakby nie było. Poza tym on żyje tą nadzieją, że sezon ruszy, czy będzie dokończony za parę miesięcy. Ja akurat miałem przyjemność z Łukaszem się spotkać akurat w Katarze, bo mieliśmy przerwę między pierwszą a drugą rundą, więc on mi wyjaśnił, jak ta liga funkcjonuje tam w Katarze, więc tam jest całkiem co innego i tam się wyprawiają cuda na kiju, więc naprawdę to, że ten jeden mecz będzie rozegrany we wrześniu, no to jakby pokazuje, że tam wszystko może się stać. Drogi mój kolego Kacprze, teraz do ciebie chciałem się zwrócić. Pytanie od ciebie do Damiana i może też od widzów, którzy obserwują naszą transmisję. Nie, no czekamy cały czas na pytania od widzów. Na razie przepychanki klubowe, powiedziałbym, w komentarzach. Kto lepszy i dlaczego, ale to może tego komentować nie będziemy. Jeżeli ja mogę zadać pytanie, to jest moje ulubione pytanie dotyczące siatkówki o przeładowany kalendarz, bo to, że się Liga teraz zakończyła, mówisz za chwilę Liga Narodów, Igrzyska Olimpijskie, jak sobie pomyślimy, że w przyszłym roku to wszystko trzeba będzie jeszcze skumulować, dorzucić do tego Mistrzostwa Europy, które też w 2021 roku być powinny, to pytanie o wasze zdrowie jest chyba całkiem zasadne. Dzisiaj rano miałem rozmowę z Witalem Heinenem i przedstawił plan, jak on chce to zrobić, żeby to wyglądało w tym roku. Na przyszły rok nie rozmawialiśmy. Wiemy, że w przyszłym roku naszym celem, naszym golem są Igrzyska Olimpijskie i nic tego nie zmienia. W tym roku, jeśli ten koronawirus cały się uspokoi, będziemy próbowali przeprowadzić dwa obozy na koniec maja i w połowie czerwca, jeśli oczywiście to pozwoli, jeśli pozwoli ten cały koronawirus. I naszym celem w te wakacje będzie Liga Narodów. Prawdopodobnie po tak długiej przerwie każda z reprezentacji będzie chciała pokazać się, jaka jest silna i będzie chciała pokazać, jakich ma zawodników. Każdy miał bardzo długą przerwę, więc będzie wypoczęty, kontuzję może zaleczyć. Każdy z nas potrafi jakby trenować w mieszkaniu. My do dnia dzisiejszego otrzymujemy z klubu treningi, prewencję. Robimy to w domu, staramy się jakby podtrzymać cały czas swoją formę. Wiadomo, to nie jest tak samo jak na hali, jak trenujemy po 7 godzin, 8 godzin dziennie, ale staramy się po prostu jakby być w formie i nie mieć później po dłuższej przerwie problemu z zakwasami na takiej zasadzie. Ale wiesz, ja paradoksalnie właśnie do tego zmierzałem, że ta przerwa może wam spowodować, takiej przerwy w siatkówce nigdy nie było, bo wygracie, liga się kończy w połowie kwietnia, a od początku maja jest Liga Narodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak szczerze, tak długiej rozłąki od siatkówki nie pamiętam, czy jakkolwiek miałem nawet w liceum. I wiem, bo rozmawiam z chłopakami z innych drużyn, z chłopakami z lig zagranicznych i każdy z nas już ma taki głód siatkówki, treningu, tak jak zawsze był przesyt, to teraz jest naprawdę głód i to nie minęło długo, bo to nie spory czas. To minęło 10, 12, 13 dni, a co to dopiero będzie, jak to jeszcze potrwa miesiąc? Miejmy nadzieję miesiąc. Witali Hejny, dzisiaj... Tak, 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 Robert, tylko jedno zdanie dodam, że wasz trener reprezentacji, Witalij Heinen, powiedział dzisiaj, że bez względu na to, kiedy się odbędą igrzyska, bo było oczywiście o tą decyzję MK o ułożeniu igrzysk na przyszły rok, pytany o to, powiedział, że bez względu na to, kiedy te igrzyska się odbędą, czy to będzie lato, musimy się dostosować, trener i wy, zawodnicy, i będziemy, powiedział, gotowi na te igrzyska bez względu na to, kiedy się one odbędą. To tylko jakby kwestia uzupełnienia tego, o czym rozmawiamy. A teraz, Robert, proszę bardzo, twoje pytanie. Ja mam takie pytanie, ponieważ wspominasz, Damianie, o tym, że planowane jest zgrupowanie na maj, a może czerwiec. A teraz ja akurat jestem urodzonym optymistą, ale zabawię się tutaj w takiego adwokata diabła, czyli mamy najgorszy możliwy scenariusz, tak? Kryzys się przedłuża, nie jest rozgrywana Liga Narodów. Pod znakiem zapytania jest stawiany powrót do rozgrywek ligowych od sezonu jesiennego. Jak wydaje ci się taki scenariusz prawdopodobny, albo inaczej, jaka według ciebie osobiście, albo moich kolegów również, może jesteś w stanie osądzić, jest odporność sportowca, drużyny na tego typu przestój, czyli krótko mówiąc, jak najdłużej według ciebie może taki przestój potrwać bez szkody dla
rozprężenia dla takiego naprawdę ekstremalnego roztrenowania. Sytuacja wygląda tak, że nie jesteśmy jakby, nie mogę odpowiedzieć w 100%, tak jak Robercie powiedziałeś, że to będzie maj, czerwiec. To wszystko jest ruchome. To wszystko zależy, jak Polacy, Europa, świat będzie reagowało na tą całą sytuację z koronawirusem. Jeśli to będzie dalej się pogarszało, wiadomo, że te wszystkie obozy, które są przygotowane, czyli maj, czerwiec, one będą przesunięte, a jeśli będzie potrzeba, to Liga Narodów będzie w ogóle odwołana, bo nie ma możliwości, żeby narazić zawodników, innych ludzi, przede wszystkim na to, żeby po prostu ktoś był zarażony i groziło to jego zdrowiu. To jest pierwsza sprawa. To jest taka jakby optymistyczna wersja. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale druga strona wygląda tak, że cieszę się to, że Vital w ogóle ma taki plan i widzi to wszystko, że on cały czas chce pracować z nami, ma jakiś tam plan alternatywny, który cały czas nas uświadamia do tego, że musimy być sami w formie. I rozumiem, miesiąc, dwa bez treningów takich czysto siatkarskich, no to jest, wiadomo, będzie później cięższy powrót do tego, żeby wrócić na właściwe tory, na właściwy rytm. Ale nie zapominajmy tego, że każdy z nas już gra kilkanaście lat w tą siatkówkę i prędzej czy później, jak pójdzie, potrenuje, wyleje pot, przygotowany będzie fizycznie dobrze, psychicznie będzie raczej na pewno dobrze, bo każdy z nas, tak jak powiedziałem, już but siatkówki czuje, więc to nie będzie stało na przeszkodzie. Ja tylko czysto mogę powiedzieć teoretycznie na przykładzie swoim. Nie chciałbym się wypowiadać na zasadzie innych sportów, innych dyscyplin, innych atletów, bo to jest całkiem co innego, więc to jest tylko i wyłącznie moja opinia własna i ja wiem, jak to na przykład mój organizm reaguje na takie rzeczy. W siatkówce o tyle dobrze, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, że problem kwalifikacji jest już rozstrzygnięty, bo wiemy, że 20 zespołów zakwalifikowało się na Igrzyska Olimpijskie. Nie będzie żadnych zmian w tym względzie, te drużyny będą grały. Wiemy nawet, jaki jest podział na grupy. Chciałem cię zapytać o rzecz następującą, ponieważ polska siatkówka męska z racji sukcesów odnoszonych przez drużynę narodową w ostatnich latach bez wątpienia jest jednym z faworytów do walki o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Jak twoim zdaniem to będzie wyglądało? Która z drużyn w grupie, bo mamy Iran, Włochy, Wenezuelę, Japonię, Kanadę w grupie, cztery drużyny wchodzą dalej do playoffów. Z którymi drużynami twoim zdaniem gra nam się lepiej, z którymi trudniej? Jak to może na tych Igrzyskach od tej czysto sportowej strony wyglądać? Na szczęście reprezentacja Polski wywalczyła sobie kwalifikacje w najlepszy sposób, jaki mogła, czyli w pierwszym turnieju, jaki był rozgrywany, wywalczyliśmy w Gdańsku awans na Igrzyska i byliśmy z tego bardzo zadowoleni. Wiemy, że kolejne turnieje kwalifikacyjne odbyły się na przełomie grudnia-stycznia i drużyna z Francji awansowała. A odnośnie drużyn, które naprawdę mogą być niebezpieczne w grupach, no to wiadomo, Włosi cały czas prezentują bardzo dobrą siatkówkę, mają zawodników bardzo, bardzo dobrych, Quantorena, Zajcew, więc tutaj nie będziemy przedstawiać wszystkich. I musimy pamiętać o drużynie nieobliczalnej z Iranu. Wiemy, że w Iranie teraz dosyć poziom ligi się zmniejszył i dużo zawodników irańskich wyruszyło w świat, żeby po prostu trzymać poziom, wysoki poziom siatkówki. Mamy w Plus Lidze przedstawicieli reprezentacji z Iranem po całej Europie, we Włoszech mamy również przedstawicieli reprezentacji Iranu, więc oni cały czas mogą być nieobliczalni. Nie zapominajmy o drużynie reprezentacji z Kanady, też jest nieobliczalna, ale wiemy o tym, że możemy z każdym wygrać i nie możemy się obawiać na zasadzie takiej, że okej, Włosi i Irańczycy prezentują się bardzo dobrze, ale pamiętajmy o tym, że my mamy również bardzo mocną i reprezentację i jesteśmy jakby gotowi przeciwstawić się każdemu przeciwnikowi i pokazały to nawet turnieje kwalifikacyjne, gdzie po prostu z drużyną Francji udało nam się wygrać w trzech setach w najważniejszym momencie. Chciałem cię zapytać przy okazji o to, na ile twoim zdaniem naszą reprezentację wzmocnił Wilfredo Leon, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Po pierwsze, dobrze, że jest z nami, a nie przeciwko nam, ale ile on drużynie daje? To jest kawał chłopa, bardzo fajny zawodnik, bardzo fajna osobowość, szanuję go jako zawodnika, jako
człowieka. Cieszę się przede wszystkim, że on zaakceptował moje żarty, bo nie ma dużo takich osób, którzy akceptują moje żarty, a najważniejsze, że on to jakby przyjął na klatę. Cieszę się bardzo, że Wilfredo bardzo dobrze mówi po polsku. Chciałbym tutaj jakby uciąć spekulacje, że Wilfredo nie rozmawia po polsku. On rozmawia po polsku, on chce wywiady udzielać po polsku i jest to naprawdę fajna rzecz, a jako zawodnik to pokazuje naprawdę swój poziom w lidze włoskiej i w reprezentacji. Wiadomo, drużyna w pierwszym roku poznawała Wilfredo bardzo i każdy i Wilfredo poznawał reprezentację. Wiadomo, na zasadzie takiej zgranie się z rozgrywającym, z chłopakami w przyjęciu. Więc to jest jeszcze sporo pracy przed nami, ale cieszymy się, że będziemy mieli kolejne wakacje, żeby te niuanse dopracować i poprzeczkę tą cały czas podnosić sobie wyżej. I mamy kolejny rok, żeby przygotować się do igrzysk jeszcze lepiej. Pytania od Roberta i od Kacpra. Ja mam takie pytanie, ponieważ mam wrażenie, że my, Marku, byliśmy tylko spośród tych panów na świecie w 76 roku. Zgadza się, tak. Czy ty, Damianie, sięgasz do archiwaliów i oglądasz mecze złotych medalistów olimpijskich? Czy ty, krótko mówiąc, coś takiego, co nam, lekkoatletom, z jednej strony pomagało, bo mówiono nam, że był Wunder Team kiedyś, prawda, i wielkie rzeczy się działy. Wy już jesteście wielkim zespołem, macie swoje tytuły, macie swoją historię, ale ten tytuł mistrzów olimpijskich no, jest bardzo stary, prawda, i właściwie można powiedzieć, że to jest zupełnie nowe pokolenie, zupełnie nowa historia. Na ile chcecie nawiązać, a na ile wam to ciąży, na ile ta magia medalu 76 roku jest istotna dla tego zespołu? Powiem tak, bardzo między zawodnikami i w sztabie trenerskim jest bardzo duża chęć, żeby po prostu jechać już na te igrzyska i po prostu grać i wygrywać. Każdy z nas czekał, że na przełomie lipca i sierpnia już będzie w Japonii, będzie rozgrywał swoje mecze. Niestety to wszystko musi się przełożyć o kolejny rok, ale jesteśmy jakby pewni swoich umiejętności, pewni tego, że możemy grać na wysokim poziomie. Pokazały to Mistrzostwa Europy, pokazały to kwalifikacje, pokazała to Liga Narodów, więc i pokazały to Mistrzostwa Świata w 2018 roku, że drużyną z reprezentacją Polski trzeba się liczyć i potem jeszcze jak przyszedł Wilfredo Reon, to nasz poziom jakby umiejętności jako drużyny, jako całego zespołu poszedł jeszcze w górę, bo wiadomo, jeśli mamy takiego zawodnika w zespole jak Wilfredo Reon, to poziom treningów również wzrasta. Jeśli, Marku, no pozwolisz, to ja mam pytanie takie uzupełniające tylko. W związku z tym, czy jest jakieś, będziesz debiutował na igrzyskach, masz olimpijskie marzenie? Czy ja będę debiutował na igrzyskach, to jeszcze dużo powiedziane. Sprawa wygląda tak, że cały czas zrywalizujemy z Pawłem Zatorskim o to, żeby po prostu jechać na te igrzyska. Jest 12 zawodników, nie 14. Wiadomo, Vital będzie musiał jeszcze wybrać jednego z libero. Każdy z nas po sezonie ligowym jakby miał karty otwarte, teraz musi po prostu Vital znowu przeczekać, zobaczyć, w jakiej będzie zawodnik dyspozycji po kolejnym sezonie ligowym. Przed prawdopodobnie igrzyskami olimpijskimi będą kolejne turnieje Ligi Narodów, więc kolejny sprawdzian, żeby pokazać się odnośnie pozycji libero, kto zasługuje, kto nie zasługuje. Więc odnośnie tutaj pozycji jeszcze mógłbym dużo rozmawiać. Więc, ale każdy z nas, mogę powiedzieć, że ma bardzo dużą chęć, żeby po prostu jechać na tą olimpiadę. Kacper? Dobrze, to kilka pytań teraz od naszych widzów. Zacznijmy od pytania od Łukasza. Jakie siatkarz robi ćwiczenia, by nie stracić formy? Czy są to ćwiczenia, które można twoim zdaniem wykonywać w domu? Jeśli chodzi o pozycję libero, to jak najbardziej można dużo robić w domu. Są gumy, które możemy jakby ćwiczyć w mieszkaniu. Wiadomo, piłka, ściana i prewencja również jakby wchodzi w grę, ale wiadomo, no, nikt w mieszkaniu, nawet żona nie potrafi zagrywać 120 na godzinę, żeby to potrenować, ale tak czysto teoretycznie takie delikatne jakby rzeczy, żeby nisko na nogach chodzić, wzmocnić czwórki, dwójki, mięśnie, to jak najbardziej można to wszystko w domu. Już nie wspomnę o rzutach. Tak.
Ja chciałem zapytać wobec tego, zanim kolejne pytanie od Kacpra, chciałem cię zapytać, Damianie, o twoją pozycję, bo kiedyś wspomniał Robert czasy, których wy nie pamiętacie, ale kiedyś było sześciu siatkarzy na boisku i każdy mógł grać w siatkówkę. Teraz troszeczkę to się zmieniło, bo ty jesteś libero, czyli ty jesteś zawodnikiem specyficznym. Możesz wystawiać, powinieneś odbierać te serwy 120 na godzinę, a wręcz musisz. Mocne biciali, ale sam nie możesz sobie ścinać. Jak się czuje facet, który jest siatkarzem bez takiego podstawowego zagrania? Ataku, bez takiego podstawowego zagrania jak atak. Dokładnie, takie są przepisy. Bóg nas tak stworzył, że jedni mają 1,80 i 75 kg, a drudzy mają 2,15 wzrostu i 115 kg. Więc na szczęście przepisy siatkówki są takie fajne, że każdy z nas może grać w siatkówkę. Ja na szczęście jestem bardzo szczęśliwy, że z moim wzrostem mogę po prostu pomagać i cały czas być w tej drużynie. I tak to wygląda. No libero jest specyficzną pozycją. Można troszeczkę porównać ją na zasadzie z bramkarzem, tak? Powinien teoretycznie czyste jakby strzały bronić, a te łatwe rzeczy, które należą do niego, po prostu nie popełniać przy tym błędów. Libero jest na zasadzie takiej, może tak jak wspomniał pan, by bronić, wystawiać, przyjmować. Teoretycznie ja głównie za to odpowiadam. Jeszcze nie zapomnimy, że odpowiadam głównie za atmosferę. Jestem tym małym takim brzdącem, który lata dookoła tych wielkich chłopów i muszę ich klepać po tyłkach, bo mój wzrok jakby pozwala tylko i wyłącznie na to, żeby po prostu cały czas byli w gotowości, cały czas byli jakby nakręceni na to, żeby te spotkanie wygrać. Ja już tak szczerze przyzwyczaję się, to jest mój 14 sezon w Plus Lidze i nie mam z tym problemu. Najgorsze było to, jak byłem w wieku juniora, gdzie jeszcze atakowałem w Mozwola Warszawa, gdzie Fabian Drzyzga wystawiał mi jeszcze piłki jako rozgrywający. I najgorsze było to właśnie wtedy, gdzie chciałem wejść w tą siatkówkę profesjonalną, czyli do Plus Ligi i trener uświadomił mnie, że panie Damianie, pan z tym wzrostem, pomimo że pan wyskacze bardzo wysoko, niestety pan nie nadaje się. Tu zaraz przyjdzie chłopak o 3 lata młodszy i z 30 centymetrami więcej, więc pan tutaj nie zwojuje. Ja mówię, dobrze, najważniejsze, że są takie przepisy, że mogę grać na pozycji libero w innej koszulce, przynajmniej się odróżnię. To prawda. Tak, jedno pytanie techniczne jeszcze. Tak, Robert, tak, proszę bardzo. Jeżeli można, to rozważyłem się trochę i zastanawiam się, czy nie było szansy kiedyś dla mnie na tej podwórkowej siatkówce nieco większej, bo zdaje się, jak powiedziałeś o tym, z jakiego poziomu oglądałem kolegów tych mocniej wyrośniętych, to coś tutaj widzę bardzo osobistego, ale bardzo mi to podoba. Wtedy przepisy były inne, niestety zmieniły się. No tak, chyba... tak, wtedy w ogóle byłem wykluczony, zupełnie tak. Dokładnie, no tak to wygląda. Ja na przykład jestem bardzo szczęśliwy. Patrzysz ze swojej pozycji na tych wysokich graczy, którzy cię otaczają, jak mówisz, zadanie też klepania ich po tyłkach masz, ale też patrzysz na palce, które jeden z nich ustawia na swoich plecach, pokazując różne znaczki. Widzimy to w transmisjach telewizyjnych, bo czasami realizator pokazuje. Jakbyś pokrótce objaśnił, o co w tym wszystkim chodzi, bo być może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą. Więc staram się bardzo szybko wyjaśnić, co to jest, co to są za oznaczenia na palcach. To sytuacja jest taka, jeśli stoimy w obronie, wiemy, gdzie blok jest ustawiony. Czy blok zostawia od antenki miejsce na to, żeby atakujący mógł przez to miejsce się jakby zaatakować i ja w tej pozycji powinienem stać w tej dziurze, w której teoretycznie powinienem obronić tą piłkę. Czy po prostu zamykamy blokiem przy antence i automatycznie moja pozycja w obronie przesuwa się za blok, bo teoretycznie atakujący powinien atakować po skosie, a jeśli będzie chciał się wybrać po prostej, to wiadomo, że będą chłopaki mu zasłaniali ten jakby teoretycznie pole i będzie miał jakby teoretycznie mniejszą skuteczność w ataku. Dużo to jest tak, to ciężko wytłumaczyć teraz na tej rozmowie, ale tak pokrótce to mogę tylko to i wyłącznie przekazać. Najlepiej to wychodzi na żywo, bo mamy bardzo dużo ustawień, każdy z nas się rotuje, każdy z nas skacze w opcji do bloku, środkowy czasami wyrywa do pierwszego tempa, zależy jak jest piłka przyjęta, czy jest przyjęta na 2 metry od siatki, 1,5 metra od siatki, czy jest perfekcyjnie przyjęta, to jest naprawdę... dużo rzeczy. Tak samo libero porusza się w obronie. Jeśli piłka jest przyjęta za 3 metr, muszę iść bardziej, dajmy, do głębiej boiska, ponieważ dany zawodnik może mieć
jakby to naturalny atak dalszej odległości, tak, z tej akurat perspektywy, więc jakbym pokazał game plan, jaki mamy przygotowany przed meczem, to jest taki cienki zeszycik. Chciałem spytać o Witala Heinena, ponieważ jest kolejnym trenerem, z którym pracujesz. Czasami sprawia dziwne wrażenie, szczególnie jak bierze time-out i w ogóle z wami nie rozmawia. O co w tym chodzi? Bo no na ogół bliżej związany z koszykówką, uprawiałem zawodowo koszykówkę, trener bierze time-out, czas po to, żeby z zawodnikami porozmawiać, rysuje im kolejne albo grę w obronie. Heinen czasami bierze time-out i w ogóle z wami nie rozmawia. O co w tym chodzi? Czasami. Zazwyczaj nas opierdziela, zazwyczaj na nas krzyczy, ale on jest takim, stara się być bardzo dobrym psychologiem i bardzo dobrze mu to wychodzi. On wie, w którym momencie może sobie pozwolić na bycie agresywnym, na tym, w którym momencie może na przykład uspokoić drużynę, a wie, w którym momencie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu nas zostawić i my między sobą wyjaśnimy, jakie popełniamy błędy i co musimy zrobić w danym momencie, żeby po prostu wrócić na nasz rytm. Jeżeli bierze czas, time out, to wiadomo, że coś jest nie tak i stara się to wyjaśnić, ale pamiętajmy, że Vital Heinen jest całkiem inną osobą na boisku, a całkiem inną osobą poza boiskiem, więc on ma, naprawdę jest bardzo dobrym trenerem, jest specyficzny, ale ludzie mogą go inaczej odbierać. Kacper, bardzo proszę, czy mamy jakieś tak jest, pytania od widzów, czy od ciebie jest Heinena, jakieś pytania? Och, tych pytań od widzów jest sporo, to ja teraz kilka sobie pozwolę zadać. A propos Witala Heinena, skoro o nim mówiliśmy, w jakim języku się z nim porozumiewacie? Ja pamiętam, że on po niemiecku doskonale mówił. Agnieszka o to pyta, jaki jest ten język uniwersalny siatkówki? Pani Agnieszko, sprawa wygląda tak, że Vital Heinen gada w pięciu chyba językach i on nie ma żadnego problemu. Wiem, że we Włoszech teraz rozmawia po włosku, gada perfekt po angielsku, niemiecku, niderlandzku, więc naprawdę on potrafi rozmawiać w kilku językach i wiemy nawet, jak jedziemy do danego kraju i zaczyna po włosku rozmawiać na przykład z trenerem z Włoch, po angielsku z trenerem z reprezentacji Kanady. Więc my osobiście w trakcie meczów, na odprawach i między sobą rozmawiamy po angielsku. To jest język, jaki Girls mamy. Z kolei pyta o to, o czym wcześniej rozmawialiście, o serwisach i tak dalej. Czy ty wolisz bardziej zagrywki w typie flot, czy raczej mocne zagrywki do przyjmowania? Od momentu, kiedy zmieniła się piłka, to nie mam problemu ani z zagrywką, raczej nie mam problemu. Nie widzę jakby różnicy między zagrywką flotem a z wyskoku. Miałem dosyć większy problem, jeśli była tam starsza piłka. Ona dosyć mocno szybowała i miałem większe problemy z flotem, ale od tego momentu, jak piłka jest zmieniona, nie mam żadnego problemu i tyle. I jeszcze jedno pytanie od Michała, jeśli mogę, a propos tego, o czym mówiłeś przy okazji Mosu Wola, kto był wtedy twoim idolem siatkarskim? Moim idolem był, nie miałem takiego stricte idola, ale zawsze się wzorowałem na Żibie. Żibie, który nie był wysokiego wzrostu, a potrafił naprawdę atakować, skakał wysoko, był bardzo dynamicznym, przede wszystkim grał bardzo dobrze w obronie i to mnie w nim jakby zaciekawiło. Ale cały czas mi brakowało tych 10-12 centymetrów do niego, więc w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że on już nie może być moim idolem i jeśli pójdę na pozycję libero, muszę sobie znaleźć innego idola, ale nie potrafiłem znaleźć innego idola na pozycji libero, ale w takim młodzieńczym wieku, gdzie jeszcze atakowałem, gdzie grałem w Mosbola, no to Żiba był moim jakby wzorem. Tyle na razie ode mnie, panowie. Dziękuję bardzo, Robert. Pytanie takie futurystyczne i też może, no nie do końca może futurystyczne, modernistyczne. Aż się boję. I siatkówka. No słuchajcie, mamy teraz impas, jeżeli chodzi o rozgrywanie imprez takich live. Czy sądzisz, że to jest taki dobry moment, żeby się rozwijały sporty te elektroniczne? Czy obawiasz się tego, że kiedyś taka i siatkówka może być bardziej popularna od siatkówki takiej, w jaką grasz w tym momencie. Pomyśl o tych dzieciakach, które mają w tej chwili po 6, po 7 lat.
Nie chcę nawet o takich rzeczach myśleć. To jest jakby zabicie rywalizacji, zabicie siatkówki. Wręcz tego się nie da opisać. Wiemy nawet, bo rozmawiałem z chłopakami, którzy grali kilka meczów bez publiczności, tak? My akurat nie mieliśmy takiego, w plus lidze mówię jeszcze teraz, my nie mieliśmy akurat takiego jakby szczęścia, żeby zagrać bez publiczności, ale mówili, że to jest całkiem co innego. To jest naprawdę, jeśli mamy grać i uczestniczyć i rywalizować na parkietach, to tylko i wyłącznie z kibicami i z fanami. To zabija również siatkówkę i trzeba do tego doprowadzić, że nawet jak ten minie cały koronawirus, to musi być tak, że kibice będą mogli spokojnie wchodzić i śledzić siatkówkę na halach i być z nami, bo to jest tak jak mówię, 13 taki zawodnik, który naprawdę dodaje bardzo dużo energii dla nas i znacznie lepiej się przed kibicami gra. A to, co wspomniałeś, Robert, nie wyobrażam sobie, jakby miała być coś takiego, taka sytuacja, no wręcz aż mam gęsią skórkę na rękach. Ale wiesz, dzieciaki grają... A może być. Ale dzieciaki grają w FIFA 2020 w tym momencie i niektórzy ci chłopcy zapominają o tym, jak kopać piłkę. Dla nich to jest już prawdziwy świat. I oni się kompletnie nie przejmują tym, że mogą być pozamykane stadiony. No, problem będzie taki, kto będzie grał w jakich koszulkach w 2021 roku. Myślę o tym fenomenie, prawda, przenoszenia się pewnych bohaterów w świat wirtualny i teraz te rozterki, które my przeżywamy naprawdę dla dzieciaków, dla tych, którzy zajmują się tymi e-sportami, to jest coś równie abstrakcyjnego jak to, o czym mówisz, czyli gra bez publiczności. Jak widzisz ten kierunek rozwoju sportu w ogóle i takie igrzyska w przyszłości? Być może alternatywne medale powinny być przyznawane. Złoty w siatkówce live i złoty w siatkówce tej e-siatkówce. E-siatkówce internetowej. Pamiętajmy, tak, no już są rozgrywki, tak, jakieś międzynarodowe, są wyłonieni mistrzowie i tak dalej. Nie tylko mówię o FIFA, ale mówię o innych dyscyplinach, tak, są normalnie zawodnicy, którzy na tym zarabiają pieniądze. Mówię o tych grach takich jakby Counter-Strike czy inne, tak? Gdzie się tam strzela, musisz mieć swoją drużynę i musisz być przygotowany i wiemy o tym, że oni mają już swoich indywidualnych sponsorów, więc to jest też możliwe, ale mam nadzieję, że ja, jak i mój syn nie będzie w tym uczestniczył, że to będzie znacznie jakby w dłuższy, raczej, żeby to nie było za szybko, tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ponieważ wszyscy kochamy ten sport z udziałem żywych, prawdziwych zawodników, z udziałem żywych, prawdziwych kibiców i taki sport nam, myślę, najbardziej się podoba. Chociaż oczywiście sport elektroniczny prawdopodobnie będzie się rozwijał z racji tego, jak się rozwija nasza cywilizacja, ale niech sobie tam to istnieje, ale niech istnieje też to, co my kochamy, co my, ty uprawiasz, komentujemy, a kibice obserwują. Chciałem bardzo podziękować Damian za udział w dzisiejszym programie. Damian Wojtaszek był naszym gościem, libero reprezentacji Polski, Robert Korzeniowski, Kacper Merk również z nami. Bardzo dziękuję. Chcieliśmy Państwu teraz pokazać bardzo ciekawy filmik związany z okresem, jak żyjemy. Proszę uważnie popatrzeć, posłuchać, a inni komentatorzy Eurosportu również komentowali to, co za chwilę zobaczycie i będziecie to mogli na naszym facebookowym obejrzeć. Dziękuję bardzo Wam wszystkim za otwarcie okno na sport dziś wieczorem. Dziękujemy. Dziękuję, miłego wieczoru. Zostańmy w domu wszyscy, pamiętajcie. Tak jest. Dziękuję. I rozpoczęła się ta zacięta walka o pozbycie się intruza, tego wirusa, który dokucza zawodnikom. Jeden z drugim wpadli teraz w klincz. Szarpią się niesamowicie. Każdy z nich stara się znaleźć w bardziej doskonałej pozycji. Odszedł teraz swojego rywala. Pojawił się za jego plecami, ale ten także odpowiada mu tym samym. Niesamowicie zacięta walka o pozbycie się wirusa. Który z nich pokazują sobie i sędziemu, że są obaj bardzo zaangażowani w tę rywalizację. Jeszcze próba złapania rywala za kciuka, wykręcenie mu dłoni. Jednak z drugiej strony riposta następuje także błyskawicznie. Co za emocje, co za nieprawdopodobna walka obu tych znakomitych mistrzów. Działają wspólnie, mimo sobie. Mają wiele pretensji do jeden drugiego i na koniec wszystkiego tak ze sobą się pobili, że wirusa się pozbyli.